Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad, a dzisiaj kontynuujemy naszą grę w Contraband Police. I rozpoczynamy kolejny piękny dzień w karykatce na akarystańskiej granicy. No już tu nie mamy czego ulepszać, szczerze powiem. Kupiliśmy raz ten karabin snajperski, ale on taki sobie zabił. Zapraszam, dzień dobry, zapraszam, no otwarte, co pan tak wolno jedziesz? Proszę, od razu zważymy. Ile? 1230. I tam. No, się zgadza, ileś 57. Chyba ja. Może widzę, typ pojazdu jest nieprawidłowy. Mam blisko kras, to się zgadza. Numer dokumentu też się zgadza. Pan w odwiedziny? Nie no, w odwiedziny to nie można jeździć. Gdzie masz pan podobne? Pozwoli, że sobie tu latarką z lekka poświecę. Witam, Szowek. Dobrze, wiesz pan, że pan nie przejedziesz, ale ja sobie jeszcze tylko sprawdzę. Ej, czy 574FD? No i się zgadza. Ja jeszcze te. Jeszcze co trzeba sprawdzić, to kolory, bo też chyba coś nie dacie są. A jednak takie. A tu nie takie. Też tutaj myślałem, że coś. Ważny telefon, no zaraz odbiorę. Momencik. No pana tu przepuszczę. Że mi tu czasem nie wjechał. Dziękuję, do widzenia. Wacio Dajnara. No jak to nie? Tak, no nie. Witam. Co się dzieje? Mariszu, kurka paszla. No i się pilnie do obozu pracy i zamęty u sierżanta Borkowa. Eto na szewym aparaty madre baczno. Wypas na drabiny i ona jamestie. Mem pilica eto bagrisa różniki. Ej, ze sobą broń. Biorę ze sobą. Więcej amunicji. Bierzemy mały. O tym to nie ma po co jechać. Ja wiem, że on ma większą wytrzymałość. Ej. Serio, muszę wyjąć tą sikierę? Czy móc sobie zmienić pojazd? Ad Maduro. No szkoda. Dobra, drodzy Państwo, jedziemy do obozu pracy. Nie tu. Jedzie do obozu pracy. No piłuj. Czy przy tylu klatkach na sekundę to jechać to naprawdę tragedia. To ja minąłem? Nie. A od obozu się tutaj dopiero wjeżdża.
Przyjechałem najszybciej, jak mogłem, panowie. Madrotniki opokać, Maja. Wy madro umrat! Karabin? Jeszcze mogę wziąć? 10 amunicji i karabin. Zamiast łomu sobie go wsadzę ślinowo. Jest sierżant? Борису, вы мадри отлично. Паста дынная очнию. Мы цапнели Амбеку Бориса Оберанкова. Очно наши вывяду, его брать вечтая освободить хану. Это можно ще лишь на чету месте. Гурка, мы мадри бы огрешта от бедлок. Вечта позору орденного перевозка, ач выбрать у эту машину. Заклутник, эстьо, инсидия, ач магазин. Меня захнет, ты водовни, а ты ично, паке, и отвони нам, ты и мусим им готови на всеско. A ja mam stąd strzelać niby. Dupę. To jest ten karabin. Ha, wypomskaju meno parodnik i konfusko, eto komiczna kronika! No może być ciężkie. Dobra, my madry śledowaty! I kto to jać? Karabin to ci se. Moje lepsze. No, chociaż drzwi się urwały, tyle dobre. Ej, czy stąd wypaść? Może lepiej nie będę tu z tobą. Jadą kolejny. Panie, trzeba kierowcy się pozbyć. To my? Gdzie to? My nie mamy, na pewno. Brzmi jak to, co są te kręte drogi, nie? A nie, tam są. Tam jeszcze? To strzelec wyborowy 3 chyba osiągnięcie dostałem. No i nie jadę. To maszyna nie ta pasta dla mojej. Nie
Robię co w mojej mocy, panie. Jedziemy, jedziemy. Posterunek graniczny? Do bazy policji? Już nie wiem. Parisu! Odej ta liwniać maszynu! Ili o żadnej tuczko nie tap! Podeszli tajet! Zaklutnik eto wyprewozi jest jo ażny dla naszewe rabojski ać krainka. Swobodni, heno, a da chronijo wasze spadte żywatko. Też czy ja jestem po stronie państwa, czy po ich? To jest teraz dobre pytanie. I co teraz? Twojego Makarowa w oddali słyszysz wezwanych przez sierżanta Borkowa wsparcie. Znowuż po stronie rządu stanąłem, panie. I tam oddaj mi mojego tego Azarka, nie? Oddaj, oddaj. Siekiera. Nie mam karabin. Wiecie? Zostawiłem się. Pozwolicie, że karabin to ja tam schowam sobie do szafy, nie? Witamy. Otwórz. Pan wjeżdża. Sobie latarkę uszykuję. Karabin. Super. Ale wymata refleks. A niech powie, czy żaden się nie zainteresował, żaden. Ty uciekasz. Tu w prawo. Nie no, no naprawdę, ja tu sobie w magazynie siedzę, a nikt się nie zainteresował, nikt. Czy on naprawdę pojechał tam prosto? Oczywiście. Oczywiście, że pojechał prosto. Ja sobie nawet syren nie włączyłem, tylko też sobie jadę, bo sobie jadę. Coś na mój błąd, mogłem poczekać. Matcze, no uważaj, uważaj trochę, uważaj jak jedziesz. Będzie lepiej na pewno. Ten samochód to byś pan mógł kiedyś naprawić. Ja ci za to płacić nie będę, zapomnij. Dalej to kolejne, do ucieczki. $1215, w takim samochodzie. Oczywiście, że konieczne. Pierwsze to nie jest waril na 4x4, nie. Po drugie przekroczył pan pojazdu, wagę pojazdu. Barak, no właśnie, brak zgodności. Pieczątka akurat jest zgodna. Hakim Sahin, to się zgadza. Hakim Sahin, Hakim Sahin. No, to się zgadza. Ważność też. Na azyl pan przyjechał, no to to. STR 8409, to się zgadza. No cóż, dwa detergenty i 5 pomiarzy pan transportujesz.
Mamy terwięty i 5 bagażu. Mamy 2 deterwięty. I 5 bagażu. Okej. A panki, pan masz lusterka, pan masz szyby wybitej, pan nie masz. Światła w całości. Tej też oponki, dobrze, lusterka, pan masz. Samochód masz pan w całości. To trochę nie ten model. Do widzenia. Baraż to oszipka! Nie, to nie jest mój błąd, to jest pana błąd. ...1630. Przepraszam. 1630, zgadza się, Azam 72, chyba to jest. Tak, to jest Azam 70. I z Albarak na azyl pan przyjechał. No sobie tylko sprawdzimy, no niestety pieczątkę pan ma inną. Jeszcze kolory sobie sprawdzimy. A kolory akurat są dobre z tego, co mi się wydaje. Karim Bulut. Karim Bulut, Bulut. Zaś się zgadza. Ja. Azyl. T5C, J3, 8C. A no, wszystko się zgadza. No tylko nieważne. Niestety. Jedna łyżka oleju. 2 detergenty i jedna kuchenka gazowa. Panie, a czemu ja tu widzę tylko jeden detergent? Nie masz panie ten broni. Tylko o siebie pan widzisz, no nie. Tu w silniku pan widzisz ten detergent? Też nie. Panie, wiesz pan co? No ja muszę to wyładować, bo tu coś się nie zgadza, nie? Nie no, nie marnuję pana czasu. Tylko pan... detergenty. Aż pan coś nowego? Właśnie. Proszę do prania. Pana interesuje. No z chęcią panu sprzedam, bo mi tego pełno. Kawy pan nie chcesz? Nie, ale papieroski masz pan tanie. Kawę też? Ja sobie wezmę. Tutaj, żeby te 5 miejsc sobie zostawić. Jeszcze coś myślałem, że z panem to same problemy będą. Przepraszam. Panie, nóż mi się zepsuł. Idę. Po nóż. No nie, to tu. Niedługo trzeba będzie jechać noże kupić, chociaż to już i tak niedługo koniec naszej służby w karikatce. O, obarczna robota! Wy, butru, odliksono! Barasto, cipka! Co wy ma to z tymi cipkami, no? Atajcie! Tu ciągle tylko jedno słyszę. Nie mogą się doczekać, a jeszcze pan poczeka, może jeszcze tutaj kolejny będzie przemycania. No i jeszcze za mało was jest, że mi się opłacało. Po co by mi z tym wykrzyknięciem wyskakuje ta? No to jeszcze nie wszystko, na pewno. To tylko z jednym wyjechał i by się narażał. Niemożliwe, no właśnie. O tym też mówiłem, że to za proste by było, nie? Tutaj na pewno nic nie ma pod tymi deskami, coś. Nie, nic. Tutaj? Wiesz nic? No to szkoda. No zamknij to.
idziemy sprawdzić tu. No właśnie, wiedziałem, że... Hało? Jest. Więcej broni. Eter Więtach też? Nie. Ale w kuchence? W kuchence? Nie, o dziwo. No dobra. Czyżby to było wszystko, ten jakiś taki biedny, ten przemytnik. No dobra. Panie kierowniku, oczyś pan stresa, nie? Wszystko. Było znalezione. Napraszam kolejnego, ja tylko idę tu odstawić. Kontrabandy. Ek, ek, ek. Mam łop i nie zawaham się go użyć. Jakby pan próbował uciekać. A chcę się wymienić? O, papieroski, ale tylko trzy więcej. No ziemniaczki popić. Pan coś, no panu to i wezmę ziemniaczki. Po piątce to się uchnie, nie? Ale dokumenty też. Też mam nadzieję, że wszystko w porządku. Turysta. Weź mi to naprawdę. Turysta. To jest w porządku. A na co mi teraz mapa? Baril na 4x4, no jest to ta. A masa? 1335 tysięcy. No dobrze, Badran. 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 Regulacje gwiazdowe. A i 2194. Na się jeden kurczak, dwa bagaże. Kurczak jest i się rusza. A bagaże też są. No dobra, panie. Nie widzę tu u pana, żeby coś tu miało być. Lepiej jeszcze sobie spojrzą. Ej, no wszelki wypadek. A ja nic panu nie robię, nawet wsiadać nie chciałem. Styrka pan nie masz. On się spojrzy na mnie. A to się zgadza. Styrka pan nie masz, tu opona jest, ta jest. Szybę masz pan opuszczoną. Dwóch świateł pan nie masz. Zniszczone światło, dwa. Styrka i dwóch świat. A i to wszystko by było, panie, nie? Ważność jeszcze sobie sprawdźmy. Ja, ważność jest w porządku. Do widzenia. Ona ja nie ta pot. Koniec. A, kolejnego dnia będzie chyba coś nowego, albo już koniec. Kto to wie? Do widzenia. Wszyscy na dzisiaj, nie? Co ja to mogę jeszcze zrobić w sumie? To mamy na marca, magazynu nie trzeba, no ulepszymy to więzienie na więcej więźniów. No chyba wszystko mamy na marca. Oczywiście. Tu mamy wszystko na marca, no jedyne co to magazyn, no ale magazyn ma nowe sensu, no. Ja chyba za dobry byłem w tą grę. No dobrze. To ja mogę, no wszystko pochowane. No i cóż, koniec na dzisiaj. Idziemy spać, chyba że coś się wydarzy. Nie, nic się nie wydarzy.
No dobrze, drodzy Państwo, więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.